Gdy przedstawiam niewyjaśnione historie, często zastanawiam się, czy sprawców nie dręczą wyrzuty sumienia. Jak to jest żyć przez lata z takim emocjonalnym obciążeniem? Może dla niektórych grzechy z przeszłości nie mają większego znaczenia. Wyrzucili z głowy to, co złe i zwyczajnie o tym nie myślą. Ale są i tacy, którzy nie mogą spać spokojnie. Jedni boją się, że pewnego dnia do ich drzwi zapuka policja. Ten strach ich paraliżuje i nie pozwala normalnie funkcjonować. Są też tacy, którzy od samego początku chcieli się przyznać, ale brakowało im odwagi. Dziś opowiemy sobie o śledztwie, w którym przełom nastąpił po 33 latach. A wszystko za sprawą wyrzutów sumienia i snów, w których ofiara nawiedzała swojego oprawcę. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. To był dzień jak codzień na cichym południowym przedmieściu Milwaukee w amerykańskim stanie Wisconsin z początku lat 80. ubiegłego wieku. Zdaniem ówczesnych mieszkańców tego miejsca, całą okolicę od zawsze cechował niezwykły spokój. Niewielkie domy stały gęsto przy sobie. Ich odległość od siebie nie przekraczała zwykle kilku metrów. Sąsiedzi doskonale się znali, a co najważniejsze, wzajemnie sobie ufali. Wielu ludzi nie zamykało nawet drzwi na noc. Niektórzy zostawiali kluczyki w stacyjkach zaparkowanych na chodniku aut. Praktycznie nic tam się nie działo, a już na pewno nie dochodziło na tamtejszych ulicach do poważnych przestępstw. Bawiące się w pobliżu własnych domów dzieci czuły się bezpiecznie. Tamtejsi rodzice nauczyli swoje dzieci kilku ważnych zasad. Po pierwsze, nie wolno rozmawiać z nieznajomymi. Po drugie, nie wolno niczego od nich brać i nigdzie z nimi odchodzić, nawet jeśli będą twierdzić, że przyjaźnią się z ich rodzicami. I po trzecie, poza domem można przebywać, dopóki nie włączą się uliczne latarnie. Później każde z dzieci musiało być nie dalej od domu niż na werandzie. I wszyscy zawsze przestrzegali tych niepisanych zasad bezpieczeństwa. Był ciepły wtorkowy poranek, 16 marca 1982 roku. 13-letnia Kerry wyszła z domu do szkoły. Towarzyszyła jej najlepsza przyjaciółka. Poprzednią noc dziewczynki spędziły razem. Mergie była jej rówieśniczką. Mieszkała dokładnie naprzeciwko, po drugiej stronie 10 ulicy. Dlatego rodzice obu nastolatek często pozwalali im na takie sąsiedzkie nocki. Poprzedniego dnia matka Mergie zabrała nierozłączne 13-latki na zakupy do centrum handlowego po drugiej stronie Milwaukee. Tam obie przyjaciółki kupiły sobie takie same niebieskie bluzki, które właśnie miały na sobie, gdy ruszyły w 300-metrową drogę prowadzącą do brązowego budynku pobliskiego gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. Zbliżając się do szkoły, śmiały się i żartowały, że są bliźniaczkami. I ktoś, kto ich nie znał, mógł nawet uwierzyć tym dwóm szczupłym blondynkom o niemal takim samym wzroście, zbliżonej wadze i podobnych fryzurach. Na ostatnim skrzyżowaniu przed szkołą, jak zwykle, dołączyła do nich trzecia przyjaciółka. Robin była rok młodsza od Kerry i Mergie, ale od 3 lat należała do ich paczki. Do budynku dziewczynki weszły razem, ale gdy rozległ się pierwszy dzwonek, rozdzieliły się. Wszystkie trzy chodziły do różnych klas, więc każda z nich poszła w swoją stronę. Wcześniej umówiły się, że spotkają się na obiedzie w szkolnej stołówce około godziny 13. Jednak gdy Mergie i Robin przyszły razem na miejsce, Kerry nie było. Nie przyszła na obiad. Żadna z koleżanek z jej klasy nie widziała, dlaczego 13-latka zrezygnowała z posiłku. Gdy dwie przyjaciółki po obiedzie opuściły stołówkę, na schodach prowadzących na pierwsze piętro budynku szkoły spotkały Kerry. Zbiegała właśnie na dół i była czymś wyraźnie zdenerwowana. Gdy je minęła, nie odezwała się do nich ani słowem. Nawet się nie zatrzymała. Zdziwione tym faktem, pobiegły za nią szkolnym korytarzem. Dogoniły ją dopiero przy głównym wyjściu i od razu zaczęły pytać, co się stało. Kerry dopiero po chwili się uspokoiła i przestała szlochać i w końcu opowiedziała swoim przyjaciółkom o tym, jak chłopak z jej klasy złośliwie oblał ją farbą na zajęciach plastycznych.
niewiele myśląc, uderzyła go w twarz. To zobaczyła nauczycielka, która natychmiast wysłała uczennicę do gabinetu dyrektora. Ten nie chciał nawet wysłuchać jej tłumaczeń, tylko od razu ją zawiesił za uderzenie kolegi. Następnie kazał opuścić szkołę i wrócić do domu. Jednocześnie zapowiedział, że niezwłocznie zatelefonuje do jej rodziców i pilnie wezwie ich na rozmowę. Wychodząc ze szkoły, Kerry zwierzyła się przyjaciółkom, że boi się wrócić do domu, ponieważ, jak sama przyznała, jej ojczym będzie na nią wściekły. Kwadrans później, matka Kerry odebrała telefon ze szkoły jej córki. Kobieta została powiadomiona o zawieszeniu. Jednak dyrektor podał jej zupełnie inny powód. Nie chodziło o uderzenie innego ucznia, ale o chodzenie po szkolnym korytarzu bez wymaganego identyfikatora. Caroline czekała na córkę oraz na jej wyjaśnienia, ponieważ nie był to pierwszy przypadek, że nastolatka została odesłana do domu z powodu braku identyfikatora. Jednak nigdy wcześniej nie skończyło się to zawieszeniem. Minęło kilka godzin, a Kerry nie pojawiła się w domu. Około godziny 16:00 zaniepokojona matka postanowiła sprawdzić, czy Kerry przypadkiem nie postanowiła spędzić popołudnia w domu którejś ze swoich przyjaciółek. Najpierw odwiedziła dom Mary G., ale ta zapewniła ją, że nie było u niej zawieszonej uczennicy. Podobnie jak u mieszkającej kilka domów dalej pani Ment, matki Robin. Po obdzwonieniu kilku innych koleżanek mieszkających w pobliżu okazało się, że nikt nie widział dziewczynki od czasu, kiedy opuściła ona mury szkoły. Gdy nie pojawiła się w domu także na kolacji, matka zaczęła się martwić, że jej córce mogło się stać coś złego. Kiedy jej mąż wrócił z pracy, podzieliła się z nim swoimi obawami. Fred natychmiast postanowił zwołać kilku swoich sąsiadów, a następnie wyruszyć z nimi na poszukiwanie pasierbicy. Trzynastolatki na własną rękę szukały także jej przyjaciółki, które ze swoimi starszymi braćmi lub siostrami przeczesywały każdy zakamarek osiedla, na którym mieszkały. Nikt jej nie widział, nikt nie wiedział, gdzie mogła się podziać. Kilka razy sprawdzono całą drogę ze szkoły do domu Kerry. Nie znaleziono ani jednego śladu świadczącego o tym, że 10 godzin wcześniej mogła tamtędy przechodzić zaginiona uczennica. W tym czasie matka Kerry uparcie siedziała przy telefonie, czekając na jakikolwiek znak. Ale telefon wciąż milczał, sprawiając, że zrozpaczona kobieta z minuty na minutę coraz bardziej odchodziła od zmysłów. Następnego ranka policja w Milwaukee przyjęła zgłoszenie dotyczące zniknięcia 13-letniej Kerry Ann Jopek i natychmiast rozpoczęła śledztwo w sprawie jej tajemniczego zaginięcia. Pierwsze pytanie od funkcjonariuszy usłyszała matka. Dlaczego czekała blisko dobę na zgłoszenie zaginięcia osoby małoletniej? Odpowiedź była tylko jedna. Ponieważ matka początkowo podejrzewała, że jej córka po prostu uciekła z domu i że mogła to zrobić w obawie przed reakcją rodziców na jej zawieszenie w szkole. I że udała się do którejś z koleżanek, aby przeczekać, aż matce i ojczymowi przejdzie na nią pierwsza złość. Zwykle, gdy rodzice poszukiwanej osoby są rozwiedzeni, policjanci najpierw sprawdzają rodzica, który opuścił rodzinę. W tym wypadku chodziło o biologicznego ojca zaginionej, tym bardziej, że nastolatka utrzymywała z nim regularny kontakt. Funkcjonariusze założyli, że nie chcąc wracać do swojego własnego domu, trzynastolatka udała się do domu ojca. Mężczyzna ten mieszkał po drugiej stronie miasta. O zaginięciu córki dowiedział się od śledczych. Nie widział jej od kilku dni. W dniu zniknięcia pracował poza domem od świtu do zmierzchu i nie miał z nią nawet telefonicznego kontaktu. Dla pewności przeszukano jego dom, aby wykluczyć porwanie rodzicielskie. Ale nie znaleziono niczego, co mogłoby to potwierdzać. Równocześnie potwierdzono alibi biologicznego ojca. Jeśli nie była u niego, to gdzie lub u kogo? Czy pomimo swojego młodego wieku miała chłopaka, do którego mogłaby pójść, ewentualnie pojechać? Wszyscy, którzy ją znali, zgodnie twierdzili, że nie utrzymywała żadnych bliższych relacji z kolegami. A już na pewno nie była z nikim w mniej lub bardziej oficjalnym związku. Ale czy na pewno?
Już w trakcie pierwszych przesłuchań bliższych i dalszych znajomych Kerry wyszło na jaw, że nastolatka nie była tak idealna, jak przedstawiała ją jej własna matka. Okłamała swoje najbliższe przyjaciółki na temat powodu jej zawieszenia. Dlatego uznaliśmy, że równie dobrze mogła ich okłamywać, że nie spotyka się z żadnym chłopcem. Jeśli zataiłaby to przed nimi, to pewnie ukrywałaby to również przed matką, ojcem czy siostrą. Nie wspominając nawet o ojczymie, z którym, jak udało nam się ustalić, nie miała najlepszych relacji. Fred był mężem jej matki od 4 lat, ale Kerry nigdy go nie zaakceptowała. Często się z nim kłóciła, a gdy kazał jej coś zrobić w domu, nawet go wyzywała. Przypominając mu jednocześnie, że nie jest jej prawdziwym ojcem, więc nie musi się go słuchać. Potwierdziła to jej matka, która w rozmowie z policjantami podkreśliła, że jej córka miała dość buntowniczy charakter. Lubiła rządzić w domu i zawsze robiła wszystko po swojemu. Gdy nie dostawała tego, czego chciała, często wpadała w złość. Kilka razy zagroziła nawet, że pomimo zaledwie 13 lat ucieknie z domu i nigdy jej nie znajdą. To dlatego kobieta początkowo założyła, że Kerry po prostu spełniła swoją groźbę. Ale teoria zakładająca istnienie sekretnego chłopaka szybko upadła. Nic nie potwierdziło, że ktoś taki kiedykolwiek pojawił się w życiu zaginionej nastolatki. Po odrzuceniu takiej możliwości, śledztwo wróciło praktycznie do punktu wyjścia. Wtedy detektywi skupili się na miejscu, gdzie widziano ją po raz ostatni. I na osobach, które jako ostatnie miały z nią kontakt. Jeszcze raz przesłuchano nauczycieli i uczniów z gimnazjum, w którym uczyła się zaginiona nastolatka. Rozmawiano z jej przyjaciółkami oraz dalszymi znajomymi. Przepytano wszystkich ludzi mieszkających na trasie prowadzącej ze szkoły do domu 13-latki. Jednak żadna z tych osób nie zauważyła niczego podejrzanego w dniu, w którym doszło do zaginięcia. Zrozpaczona rodzina z coraz większą desperacją rozklejała plakaty w każdym możliwym miejscu. Na prośbę policji zdjęcie Kerry opublikowano na pierwszej stronie miejscowego dziennika. Informacja o zaginięciu pojawiła się w telewizyjnych wiadomościach z Milwaukee. Przez następny tydzień śledczy odebrali mnóstwo telefonów od osób, które twierdziły, że widziały ją już po zniknięciu. Ktoś zauważył, jak szła samotnie chodnikiem w północnej części miasta. Ktoś inny natknął się na nią na jednym z placów zabaw. Jakaś kobieta siedziała obok niej na ławce w parku. Policjanci drobiazgowo sprawdzali każde z tych doniesień, ale żadna ze wskazanych osób nie była zaginioną. Nawet jej matka była święcie przekonana, że pewnego dnia, jadąc do sklepu, widziała ją na ulicy. Kobieta natychmiast zatrzymała auto na środku jezdni i pobiegła w stronę drobnej blondynki idącej samotnie chodnikiem. Gdy zawołała ją po imieniu, dziewczynka odwróciła się. Wtedy przyszło rozczarowanie. To nie była jej córka. Wśród wielu chybionych doniesień telefonicznych, jeden trop wydawał się wiarygodny, a przy tym dosyć niepokojący. Proszący o anonimowość sąsiad z 10 ulicy poinformował policję o swoich podejrzeniach, zwracając uwagę śledczych na ojczyma zaginionej. Zasugerował przy tym, że Fred może wiedzieć, gdzie ona jest. We wtorek 16 marca, krótko po zniknięciu pasierbicy, rozpoczął przy swoim domu pracę przy budowie tarasu. W tym celu wylał na podwórzu świeży beton. Policyjny informator uznał to za bardzo dziwne, ponieważ dzień wcześniej Fred powiedział mu, że budowę tarasu planował dopiero na najbliższy weekend. Czyżby jego pośpiech związany był z próbą ukrycia jej ciała pod warstwą wylanego w pośpiechu betonu? W zeznaniach innych osób Fred jawił się jako nie najlepszy ojczym. Pomiędzy nim a pasierbicą często dochodziło do kłótni i awantur. Kerry wielokrotnie zwierzała się swoim przyjaciółkom, że się go obawia, a tuż po zawieszeniu w szkole bała się jego reakcji po powrocie do domu. Wszystko zaczęło nam się układać w całość. Mężczyzna był dla 13-latki surowym i bardzo wymagającym ojczymem. Wściekał się nawet wtedy, gdy dostawała słabszy stopień.
Założyliśmy więc, że na wieść o tym, że dziewczynka została zawieszona, wpadł w szał. Może chciał ją ukarać, stosując jakąś formę przemocy fizycznej. Może wtedy stracił nad sobą panowanie i sprawy wymknęły się spod kontroli. Czy w domu zdarzył się wypadek, a Fred uderzył pasierbicę tak mocno, że ta wskutek odniesionych obrażeń zmarła? Czy dlatego postanowił ukryć jej ciało pod nowym tarasem? Mężczyzna został wezwany na przesłuchanie. Oczywiście zapewniał o swojej niewinności. Może czasami był dla Kerry zbyt surowy, ale przecież by jej nie skrzywdził. Nigdy nie podniósł na nią ręki. Owszem, planował wylewkę betonu na weekend, ale we wtorek dostał od swojego szefa dzień wolny. A że pogoda była ładna, postanowił wykorzystać czas na pracę przy domu. Dlatego beton wylał wcześniej, niż początkowo zamierzał. Poproszony przez policjantów o możliwość sprawdzenia jego podwórka, zgodził się bez wahania. Jeszcze tego samego dnia policyjni eksperci za pomocą georadaru sprawdzili miejsce wskazane przez policyjnego informatora. Nie znaleźli jednak żadnych anomalii w ziemi, a więc niczego tam nie zakopał. Podobnie jak w pozostałej części swojej posesji. Betonowa posadzka w piwnicy jego domu także nie została naruszona w żadnym miejscu. Również i ten trop okazał się ślepy, a Fred został skreślony z listy podejrzanych. Śledztwo kolejny raz wróciło do punktu wyjścia. Za każdym razem, gdy śledczy po raz kolejny rozpoczynali wszystko od początku, swoją uwagę kierowali w stronę ludzi najbliższych zaginionej. Po wyeliminowaniu Freda ponownie przesłuchano krewnych i przyjaciół zaginionej. Liczono na to, że ktoś przypomni sobie coś, czego nie powiedział im wcześniej. Może ktoś jednak widział coś niepokojącego w zachowaniu członków rodziny lub znajomych trzynastolatki. Dzięki takiej taktyce wkrótce znów doszło do obiecującego przełomu. Niespodziewanie matka zaginionej przypomniała sobie o pewnym chłopcu z sąsiedztwa, który od pewnego czasu interesował się jej córką. 17-letni Johnny Ment był starszym bratem Robin, jednej z przyjaciółek Kerry. I miał w okolicy bardzo złą reputację, a mówiąc wprost, był łobuzem jakich mało. Dokonywał drobnych kradzieży, a po wypiciu kilku piw zaczynał się awanturować. Mówiono, że sprzedawał pod szkołą nielegalne substancje i jakieś tabletki. Podobno częstował młodszych kolegów i koleżanki alkoholem i papierosami. Kilka dni przed swoim zaginięciem, Kerry poskarżyła się matce, że Johnny często zaczepiał ją, gdy wracała ze szkoły do domu. Podrywał ją w wulgarny sposób. Gdy mu odmawiała, wbrew jej woli obejmował ją i próbował całować. Zdaniem matki, jeśli ktoś byłby zdolny skrzywdzić jej córkę, to na pewno taką osobą byłby Johnny. Chłopiec został zabrany na posterunek i przesłuchany. Był chętny do współpracy. Przyznał, że Kerry często bywała u niego w domu, ponieważ przyjaźniło się z jego młodszą siostrą. Potwierdził, że mu się podobała i chciał się z nią umówić na randkę. Owszem, może zabiegał o jej względy w dość prymitywny sposób, ale nigdy nie zrobiłby jej krzywdy. Poza tym nie widział jej w dniu zaginięcia, a tamtejsze popołudnie spędził u kolegi. Sama reputacja złego chłopca nie wystarczyła, aby zatrzymać go w areszcie i oprzeć na jego osobie nasze śledztwo. Nie mieliśmy absolutnie żadnych dowodów na to, że mógłby mieć coś wspólnego ze zniknięciem przyjaciółki i jego siostry. Choć później nie spuszczaliśmy go już z oczu, nie zachowywał się podejrzanie. Nic na niego nie mieliśmy. Tymczasem od zniknięcia Kerry mijały kolejne miesiące, a jej los nadal pozostawał nieznany. Niemal dokładnie w rocznicę zaginięcia trzynastolatki doszło do niepokojącego wydarzenia, które po raz kolejny przywróciło śledczym wiarę w rozwiązanie tej zagadki. Pewnej marcowej nocy 83 roku Carolyn oglądała telewizję. Pozostali domownicy dawno już spali, gdy nagle ktoś głośno zapukał do drzwi. Kobieta zerwała się na równe nogi, mając nadzieję, że to właśnie jej córka wróciła do domu. Serce niemal podskoczyło jej do gardła, gdy w mroku werandy ujrzała dziewczęcą sylwetkę. Pobiegła, aby ją przytulić. Gdy ją objęła, zorientowała się, że nie było to Kerry, ale sklepowy manekin.
kobieta zapaliła światło na werandzie. Przed domem nikogo nie było. Dopiero po chwili zauważyła, że do manekina przyklejona była kartka, a na niej złowieszczy napis: możesz być następna. Od razu zadzwoniła na policję. 10 minut później pod jej domem stał już policyjny radiowóz. Myśli śledczych od razu zaczęły krążyć wokół pytania, czy osoba odpowiedzialna za zniknięcie 13-latki powróciła na 10 ulicę, a może od dawna tam mieszkała. Czy rok wcześniej doszło do uprowadzenia, a porywacz był ich sąsiadem? Czy właśnie zapowiedział kolejne uderzenie? A może tylko rozkoszował się strachem, jaki wzbudził u matki swojej ofiary? Na całą okolicę ponownie padł blady strach. Rodzice przestali wypuszczać swoje dzieci samotnie z domów. Ojcowie zawozili córki do szkoły i odbierali je po skończonych lekcjach. Ludzie zamykali na noc drzwi na wszystkie możliwe zamki i blokady. Rozwiązanie tej upiornej tajemnicy przyszło kilka dni później. Okazało się wtedy, że za podłożeniem manekina ze złowrogą wiadomością odpowiadało kilkunastoletnich żartownisiów, których policjanci nazwali kretynami z sąsiedztwa. Nadzieja na przełom zmieniła się w głupi żart, a śledztwo, które to już raz, utknęło w martwym punkcie i nie ruszyło z miejsca przez następne pół roku. Latem 83 roku na 10 ulicę wprowadził się nowy mieszkaniec. Był nim posiadający polskie korzenie Konrad Nisiewicz, z zawodu budowlaniec. W rzeczywistości człowiek od wszystkiego, czyli tak zwana złota rączka. Chcąc wkraść się w łaski swoich nowych sąsiadów, Konrad bardzo chętnie pomagał im we wszelkich pracach. Gdy trzeba było w ich domach coś odnowić, wyremontować lub naprawić, zawsze był chętny i nikomu nie odmawiał. Jako że był on osobą niezwykle miłą, pogodną i szczerą, szybko zaprzyjaźnił się z pozostałymi mieszkańcami. Szczególnie dobre relacje nawiązał z Doną Ment, samotną matką Johniego i Robin. Nic więc dziwnego, że kiedy tylko Donna poprosiła go o pomoc przy wyburzeniu starego tarasu, natychmiast rzucił wszystko i już następnego dnia zameldował się u niej z niezbędnymi narzędziami. Był piątkowy poranek 2 września, gdy Konrad z werwą zabrał się do pracy. Stara i mocno już zniszczona weranda ciągnęła się przez całą tylną część domu. W ruch poszedł łom, młotek i toporek. Kilka godzin później po werandzie zostało tylko puste miejsce oraz duża sterta zbutwiałych desek. Donna była zachwycona fachowością swojego sąsiada. Uczciwie zapłaciła mu za wykonaną pracę, ale na koniec miała do niego jeszcze jedną prośbę. Nie podobał jej się garb ziemi, znajdujący się w miejscu, gdzie jeszcze rano stał taras, tuż przy zewnętrznych drzwiach prowadzących do piwnicy. Dlatego poprosiła Konrada o jego zniwelowanie i wyrównanie ziemi. Złotej rączce nie trzeba było dwa razy powtarzać. Od razu wbił w ziemię szpadel. Odrzucił na bok trochę ziemi, pociągnął nosem i znieruchomiał. Nachylił się, powąchał i wybrał z tego miejsca więcej ziemi. Powąchał raz jeszcze. Tak, teraz był już tego pewny. Poczuł wyraźny zapach zgnilizny. Wydobywał się dokładnie z dołka, który wykopał. Zapytał Donę, czy ktoś zakopał w tym miejscu szczątki jakiegoś zwierzęcia, na przykład psa. Kobieta pokręciła przecząco głową, ale dla pewności zawołała swojego syna. Johnny także zaprzeczył. Przecież nigdy nie mieli psa. Konrad kopał dalej. I już chwilę później, na głębokości około 15 cm, odkrył zakopane w płytkim grobie ludzkie szczątki. Przypatrujący się tej nieplanowanej ekshumacji Johnny na widok szkieletu zbladł i zwymiotował. Po odebraniu zgłoszenia o wykopaniu na jednej z posesji ludzkich zwłok natychmiast pojechaliśmy na wskazane miejsce. Gdy tam dotarliśmy, wokół było już mnóstwo ludzi. Ogrodziliśmy cały teren i wezwaliśmy naszych techników. Zwłoki przewieziono do kostnicy, gdzie lekarz sądowy przeprowadził sekcję zwłok. Szczątki należały do nastoletniej dziewczyny.
Bezpośrednią przyczyną jej śmierci był krwotok śródczaszkowy, powstały w wyniku uszkodzenia lewej tętnicy kręgowej oraz złamanie kręgu C1, czyli mówiąc bardziej potocznie, ofiara miała skręcony kark. Lekarz nie wykluczył, że do takich urazów mogło dojść wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale śledczy nie wierzyli w taką wersję wydarzeń. Ich zdaniem, biorąc pod uwagę, że ktoś w tajemnicy zakopał zwłoki w płytkim grobie, musiało dojść do zabójstwa. Po sprawdzeniu dokumentacji dentystycznej zidentyfikowano ofiarę. Zwłoki należały do Carrie Ann Jopek. Jeszcze tego samego dnia jej matka rozpoznała ubrania, które miała na sobie i potwierdziła, że spodnie, buty oraz niebieska bluzka należały do jej córki. Śledztwo w sprawie zaginięcia 13-latki zmieniło się w śledztwo w sprawie jej zabójstwa. Ale kto był sprawcą? Głównym podejrzanym został Johnny. Chłopak został zatrzymany. Jednak po przeczytaniu mu jego praw zażądał adwokata. Z tego powodu przesłuchanie musiało zostać natychmiast przerwane. To tylko umocniło śledczych w przekonaniu, że jeśli on sam nie był zabójcą, to przynajmniej musiał wiedzieć, kto nim był. Zwłoki zostały ukryte tuż przy domu, w którym mieszkał. Po ich odkryciu wykazywał wyraźne zdenerwowanie, co podkreślili wszyscy obecni na miejscu świadkowie. Już wcześniej podejrzewano go o udział w zaginięciu. Wkrótce pojawiła się kolejna obciążająca go okoliczność. Policjanci dotarli do plotki krążącej wśród nastoletnich mieszkańców okolicy. Mówiła ona o tym, że podejrzany w dniu, w którym zniknęła 13-latka, w czasie gdy jego matka była w pracy, urządził w rodzinnym domu alkoholową imprezę. Jedną z jej uczestniczek miała być także zaginiona uczennica i to właśnie tam, a nie w szkole, widziano ją po raz ostatni. Ale Johnny w obecności adwokata zaprzeczył, że tamtego dnia zorganizował domówkę. Jednocześnie podtrzymał swoją poprzednią wersję, że tamtego dnia w ogóle nie spotkał dziewczyny. Śledczy nie uwierzyli mu. Postanowili dotrzeć do pozostałych osób bawiących się w jego domu. Jednak wszyscy jego najbliżsi znajomi zgodnie zeznali, że 16 września takiej imprezy tam nie było. Pomimo ogromnych wysiłków śledczych, nie udało im się znaleźć żadnych dowodów, które bezpośrednio wiązałyby Johnego ze śmiercią Carrie. Nie można było mu nawet udowodnić, że o popełnieniu tej zbrodni wiedział. Podczas przeszukania całego domu nie ujawniono śladów świadczących o tym, że dokonano w nim zabójstwa. Nie było w nim ani śladów krwi, ani włosów ofiary. W związku z tym, podobnie jak 17 miesięcy wcześniej, jedynego podejrzanego trzeba było puścić wolno. Tymczasem śledztwo w sprawie zabójstwa wciąż trwało, gdy tydzień później policjanci otrzymali nowe, niepokojące zgłoszenie. Jeden z sąsiadów doniósł, że poprzedniej nocy, dokładnie w miejscu odkopania zwłok, pojawił się młody mężczyzna, który bardzo dziwnie się zachowywał. Był sam. Klęczał na ziemi i głośno płakał, wznosząc swoje ręce wysoko do nieba. Dzwoniący dobrze go znał. Był to 16-letni Jose Ferreira, nazywany przez wszystkich Juniorem. Mieszkający kilka domów dalej, bliski przyjaciel Johnego. Policjanci szybko podjęli ten trop. Czyżby prawdziwy zabójca, dręczony przez wyrzuty sumienia, powrócił na miejsce zbrodni pod osłoną nocy? Junior został zatrzymany i przesłuchany. Zaprzeczył, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Carrie. Ale dlaczego pojawił się przy jej grobie? Miał na to wiarygodną odpowiedź. Znał ofiarę od dawna. Bardzo ją lubił, a jej śmierć ogromnie nim wstrząsnęła. Dlatego postanowił przyjść do miejsca, w którym spoczęło jej ciało, aby się z nią pożegnać i oddać należny jej szacunek. Śledczy nie mieli powodu, aby mu nie wierzyć. Okazywanie żalu nie jest przecież dowodem winy. Nawet jeśli ten żal okazuje się na miejscu zbrodni. Dlatego po przesłuchaniu Jose, podobnie jak wcześniej Johnny, został zwolniony. 2 lata po zaginięciu Carrie i 5 roku po odkryciu jej ciała, śledztwo w sprawie jej zabójstwa zostało tymczasowo zawieszone.
i miało takie pozostać do czasu pojawienia się jakiegoś nowego tropu lub dowodu. A na to trzeba było poczekać ponad 30 lat. W roku 2015 10. ulica na południowych przedmieściach Milwaukee tylko z pozoru przypominała to miejsce z lat 80. ubiegłego wieku. Małe domki wciąż wyglądały tak samo, ale parkowały przed nimi znacznie nowsze auta. Wielu świadków wydarzeń związanych najpierw z zaginięciem, a później z zabójstwem Kerry już dawno się stamtąd wyprowadziło. Nie było już Donny z córką Robin i synem Johnem, którego dwa razy uznano za głównego podejrzanego. Nie było Jose Juniora, który założył swoją własną rodzinę i przeniósł się do dzielnicy w zachodniej części miasta. Na miejscu wciąż mieszkała za to rodzina ofiary, jej matka, ojczym i siostra. Już dawno pogodzili się z tą bolesną stratą i zaakceptowali fakt, że sprawa zabójstwa Kerry już na zawsze pozostanie nierozwiązana. Policjanci zajmujący się tą sprawą już dawno odeszli na zasłużoną emeryturę. Na ich miejsce przyszli nowi i mieli pełne ręce roboty, ponieważ południowe przedmieścia miasta nie były już tak bezpieczne jak 30 lat wcześniej. W niedzielny poranek 11 października 2015 roku 49-letni mieszkaniec zachodniego Milwaukee połknął kilka tabletek na ból głowy. Zapił je mocną kawą. Nie spał od kilku dni, a może i od kilkunastu. Sam już nie pamiętał jak długo. Nie spał nie dlatego, że nie chciał. Po prostu potwornie bał się zasnąć. Od dłuższego czasu, gdy tylko zamykał oczy, wtedy pojawiała się ona. Była mniej więcej w wieku jego córki, ubrana w podartą niebieską bluzkę. Miała bladą twarz oraz dziwnie przekręconą na bok głowę i patrzyła na niego swoim pustym wzrokiem. Jej oczy wydawały mu się martwe, tak jak całe jej pobrudzone ciemną ziemią ciało. Choć jej sine usta w ogóle się nie poruszały, on wyraźnie słyszał wydobywające się z nich pytanie: dlaczego? Mężczyzna był zmęczony, a jednocześnie przerażony. Od dawna bił się z własnymi myślami. Zastanawiał się, co powinien teraz zrobić. Co będzie dla niego najlepsze. W głowie miał kilka opcji, a tą najbardziej kuszącą wydawało mu się odebranie sobie życia. A co jeśli ona będzie czekać na niego tam po drugiej stronie? Co jej odpowie, jeśli znowu zapyta, dlaczego? To właśnie z tego powodu nie chciał umrzeć. Jeszcze nie teraz. 49-latek sięgnął po swoją komórkę. Zegar na niej wskazywał godzinę 7 rano. Wybrał numer z wizytówki doradcy kryzysowego telefonu zaufania Wydziału Zdrowia Behawioralnego w Milwaukee. Zapytany, w jakiej sprawie dzwoni, mężczyzna łamiącym się głosem odpowiedział, że chce się przyznać do popełnienia morderstwa w 1982 roku. Gdy poproszono go o podanie imienia i nazwiska, zanim się rozłączył, przedstawił się jako Jose Ferreira Jr. Chwilę później zadzwonił także do redakcji lokalnej telewizji. Choć tym razem nie chciał się przedstawić, powtórzył swoje przyznanie się do popełnienia zbrodni. Podał przy tym kilka szczegółów, które znać mógł tylko sprawca. Dyżurny dziennikarz najpierw mu nie uwierzył, ale ostatecznie zdecydował się powiadomić nas o tym nieoczekiwanym wyznaniu. W tym samym czasie na komisariat policji w zachodnim Milwaukee weszła 43-letnia kobieta. Przedstawiła się jako Brenda i oświadczyła, że godzinę wcześniej zadzwonił do niej mąż, z którym aktualnie była w separacji. Tym razem wyjątkowo nie prosił o danie mu kolejnej szansy. Zamiast tego wyznał, że jako nastolatek zabił młodszą koleżankę, a jej ciało zakopał pod werandą domu swojego przyjaciela. Zapytana przez oficera dyżurnego o imię i nazwisko męża, Brenda odpowiedziała, że nazywa się Jose Ferreira. Następnego dnia Jose został aresztowany. Już na początku przesłuchania, zanim jeszcze usłyszał pierwsze pytanie, podejrzany przyznał się do zamordowania 13-letniej koleżanki.
a następnie opisał tamten tragiczny wtorek 16 marca 82 roku. Johnny faktycznie zorganizował w swoim domu imprezę, gdy jego mama była w pracy. Przyszło kilkanaście osób. Jose także tam był. W pewnej chwili podeszło do niego Kerry. Na domówkę trafiła wracając ze szkoły do domu. Czy przyszła z kimś, czy może została zawołana przez któregoś z uczestników imprezy, gdy przechodziła obok domu, tego podejrzany nie wiedział. Kerry mu się podobała. Tak naprawdę to od jakiegoś czasu się w niej podkochiwał, choć nikomu o tym nie powiedział. Dlatego ucieszył się, gdy go zaczepiła. Podzielił się z nią piwem. Wtedy zapytała go, czy może ją poczęstować papierosem. Jose nie miał, więc zaproponował dziewczynie coś innego. Wyciągnął z kieszeni skręta. Trzynastolatka zaciągnęła się kilka razy, a następnie zapytała Jose, czy chciałby z nią zejść do piwnicy. Chłopak wiedział, co to mogło oznaczać. Piwnica w domu była wyjątkowym miejscem w trakcie imprez organizowanych przez Johnego. Uczestnicy tych domówek nazywali ją komnatą buziaków. Pary schodziły do niej, aby przez kilka chwil pobyć tylko ze sobą w dość mocno intymnej atmosferze. Dlatego podekscytowany Jose natychmiast się zgodził. Od dawna miał ochotę na krótkie sam na sam ze swoją sympatią. Gdy do niej weszli i zamknęli za sobą drzwi, Kerry zaczęła mieć wątpliwości. Schodząc, powiedziała swojemu koledze, że to nie był chyba dobry pomysł. Nagle zatrzymała się, a po chwili zawróciła. Wtedy mocno podniecony już Jose wściekł się. Krzyknął do niej, żeby złaziła szybciej. Próbując ją pospieszyć, popchnął dziewczynę. Trzynastolatka zachwiała się, tracąc równowagę. Głową uderzyła w poręcz, a następnie spadła ze schodów i jeszcze raz uderzając głową, tym razem o betonową posadzkę piwnicy. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie zdążyła nawet krzyknąć. Opadła nieruchomo twarzą w dół, ze stopami na dwóch pierwszych stopniach. Jose zszedł na dół i stanął nad jej ciałem. Był przekonany, że jego młodsza koleżanka tylko chwilowo straciła przytomność. Jak sam powiedział policjantom, znokautowała się. Uznał to za swoją szansę, być może jedyną. Przeciągnął ją na środek piwnicy i ułożył na plecach. Powiedział do niej, że jest piękna. Swoje obie dłonie ułożył na jej niebieskiej bluzce, dotykając przez ubranie jej ciała. Pocałował ją. Po chwili próbował podnieść ją z podłogi, ale zauważył, że jej głowa była nienaturalnie przekręcona. Dopiero wtedy zrozumiał, że Kerry nie żyje, że upadając ze schodów, skręciła sobie kark. Spanikował. Przecież za to, co zrobił, zamknął go w więzieniu. I to pewnie na zawsze. A przecież miał dopiero 16 lat. Słyszał wiele opowieści o tym, co starzy kryminaliści robią w więzieniu z tak młodymi chłopcami jak on. Dlatego postanowił za wszelką cenę ukryć swoją zbrodnię. Przez niewielkie drzwi prowadzące bezpośrednio na podwórze za domem wyniósł ciało martwej koleżanki. Znaleźli się tuż pod werandą. Znalezioną w piwnicy małą łopatą wykopał płytki dół, w którym ułożył zwłoki, a następnie przykrył je ziemią. Zajęło mu to 45 minut. W tym czasie bawiący się na górze imprezowicze nawet nie zauważyli ich nieobecności. Gdy skończył, opuścił dom. Przez kilka następnych godzin włóczył się samotnie po okolicy, zastanawiając się, czy mimo wszystko nie powinien zgłosić się na policję. Strach przed więzieniem okazał się jednak silniejszy. Jose postanowił zachować ten przerażający sekret tylko dla siebie. Gdy półtora roku później zauważył, że ktoś rozbiera werandę, wiedział, że odnalezienie ciała było tylko kwestią czasu. Obserwował, jak jego kolega wymiotuje, a później jest zabierany z domu przez policjantów. Kilka dni później wrócił na miejsce zbrodni. Przyszedł, aby przeprosić swoją ofiarę za to, co jej zrobił i poprosić ją o wybaczenie. Gdy zainteresowali się nim śledczy, kłamał jak umiał najlepiej. Nawet jeśli tak do końca mu nie uwierzyli, nie mieli przeciwko niemu żadnych dowodów. Starał się więc żyć dalej, tak jakby nic się nie stało. I początkowo mu się to udawało. Jednak po jakimś czasie Kerry zaczęła mu się śnić. Wyglądała dokładnie tak, jak w chwili, gdy ją zakopywał. Patrzyła na niego, pytając, dlaczego ją zabił.
Ten senny koszmar dręczył go przez następne 33 lata. Jose nie mógł sobie z tym poradzić. Popadł przez to w nałogi. Uzależnił się od alkoholu i nielegalnych substancji. Gdy poznał Brendę, założył własną rodzinę. Chwilowo odzyskał spokój. Ale gdy jego córka osiągnęła wiek zbliżony do Kerry, dawny koszmar powrócił. I był tak realistyczny, że Jose nie wiedział już, czy jego ofiara tylko mu się śni, czy może naprawdę nawiedza go jako duch. Wyrzuty sumienia stały się dla niego tak silne, że znów sięgał po alkohol i mocne używki. To doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Wtedy postanowił ze sobą skończyć. Bał się jednak, że nawet po śmierci nie uwolni się od nawiedzającej go Kerry. Dlatego, aby odzyskać spokój, postanowił przyznać się do popełnionej zbrodni. Wierzył, że gdy sprawa jej śmierci zostanie ostatecznie wyjaśniona, ona da mu wreszcie spokój. Jose stanął przed sądem. Prokuraturze nie udało się zebrać wystarczających dowodów, że Jose zamordował 13-latkę, dlatego ostatecznie zarzut zabójstwa został wycofany. A on sam, za radą swojego obrońcy, wycofał swoje przyznanie się do zamordowania Kerry. Oskarżono go wyłącznie o usiłowanie napaści na tle seksualnym oraz bezprawne pozbawienie wolności z użyciem siły. Za te przestępstwa groziło mu maksymalnie 7 lat więzienia i dokładnie taki wyrok usłyszał. Po zakończeniu procesu matka ofiary udzieliła wywiadu telewizyjnego, w którym rozwiązanie tej sprawy przypisała swojej zamordowanej córce. Zdaniem kobiety to nie senne koszmary męczyły sprawcę, ale prawdziwy duch dziewczyny. Że nawiedzając go, jej córka przez 33 lata próbowała wymusić na nim przyznanie się do winy. Jak powszechnie wiadomo, Amerykanie kochają opowieści o duchach. Dlatego tamtejsi dziennikarze szybko podchwycili ten temat. Szeroko opisywali w mediach historię o tym, jak duch zamordowanej dziewczynki sprawił, że sprawiedliwość zatriumfowała. Jednak śledczy z Milwaukee byli nieco bardziej sceptyczni. Ich zdaniem sprawcę dręczyły wyrzuty sumienia, przez które popadł w uzależnienie. I to właśnie swoje nałogi obwiniał za rozpad małżeństwa. Miał nadzieję, że gdy w końcu przyzna się do winy, odzyska tym samym wewnętrzny spokój. I dzięki temu uda mu się definitywnie wygrać z uzależnieniami. A wtedy, w co Jose mocno wierzył, wróci do niego żona. Jeśli rzeczywiście taki był jego plan na uratowanie rozpadającego się małżeństwa, to się przeliczył. Brenda nie wróciła do niego. Zamiast tego wystąpiła o rozwód, który orzeczono kilka miesięcy później. Dziś Jose jest już wolnym człowiekiem. Nie znamy jego aktualnego miejsca pobytu. Nie wiemy też, czy wciąż nawiedzają go sny, w których pojawia się jego ofiara. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Film dokumentalny Predator at Large, zrealizowany w roku 2020 dla kanału Investigation Discovery. Podcast Murder in America. Odcinek zatytułowany The 13-Year-Old Who Haunted Her Killer, opublikowany w roku 2023 na Spotify. Zeznanie detektyw Angeli Juarez podczas procesu Jose Ferreira w roku 2015. Artykuł Her Ghost Haunted Her Killer to a Confession, opublikowany 28 lutego 2023 roku na portalu Medium.com. Artykuł Guilty Pleas in Death of 13-Year-Old in 1982, opublikowany 17 stycznia 2017 roku na stronie dziennika Milwaukee Journal Sentinel. Artykuł Man Charged in 1982 Killing of 13-Year-Old Milwaukee Girl Gets 7 Years After Plea Deal, opublikowany 17 marca 2017 roku na stronie dziennika Milwaukee Journal Sentinel. Artykuł Man Haunted by Schoolgirl's 1982 Death Accepts Plea Deal, opublikowany 19 stycznia 2017 roku na stronie dziennika HuffPost. Artykuł Your Daughter's Haunting Me, opublikowany 19 stycznia 2017 roku na stronie dziennika HuffPost. Artykuł 33 Years After Killing of Milwaukee Girl, A Confession Leads to Charges, Police Say, opublikowany 19 października 2015 na stronie dziennika The New York Times.